Karola, wielkie gratulacje, zwycięstwo w kategorii do 60 kg w 31. turnieju Feliksa Sztama. Powiedz, jak się boksowało w tej kategorii i na co możemy liczyć dalej? No nie wiem, na co możecie liczyć. Mam nadzieję, że na moje dobre występy. No, boksowało mi się dobrze, nie? Miałam te dwie ostatnie walki, to były ciężkie, bo to nie były jakieś dziewczyny byle jakie. Ta Ukrainka miała srebrny medal na Mistrzostwach Europy, to też zawsze gdzieś na pudle stawała, także nie było tak łatwo wygrać. Czyli teraz pójdzie fama w świat, że Karolina Michalczuk jest w kategorii 60 kg i trzeba będzie się z nim liczyć na wszystkich zawodach międzynarodowych? No nie wiem, to trzeba by się pytać świata, nie? Czy będą się ze mną liczyli, czy nie. Ja, tak jak mówiłam zawsze, że wchodzę do ringu po to, żeby wygrać, no i będę się starała wygrywać. Rozmawiałem z trenerem Pasiakiem, rozmawiałem z prezesem Górskim, obydwoje bardzo na ciebie liczą, mają ogromną nadzieję, że dotrwasz do Olimpiady w Rio na takim poziomie, na jakim jesteś teraz, a może jeszcze wyżej i zdobędziesz upragniony medal. No cieszy mnie to, że wierzą we mnie, nie? Ja będę się starała jak najlepiej boksować, nie? To jest moje takie zadanie. W takim razie, Karolina, powodzenia. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.